W 2018 roku Telewizja Polska wykupiła prawa do serialu Opowieści Podręcznej. Postępowy charakter serialu nie odpowiadał jednak władzom TVP. Dlatego w polskiej wersji feministyczny wydźwięk został nieco złagodzony. I ja wtedy tak ściereczką wszystko siup do czysta. Siup i do czysta? No siup, siup, siup. Wszystko na błysk, cały dom. Kurczę, szczęściara. Musiałaś mieć pewnie wielką satysfakcję, co? Oczywiście, że tak. Sprzątanie domu to nie tylko sposób na uszczęśliwienie domowników, ale też coś, w czym my, kobiety, się doskonale odnajdujemy, prawda? Mamy to po prostu zapisane w genach. Tak, tak, a teraz też na szczęście i w konstytucji. Jeny, czy ty sobie wyobrażasz, jaki to kiedyś musiał być bajzel? Co nie? Przepraszam bardzo, kochanie, nakarmisz za mnie Przemka, bo ja muszę się wykąpać? Albo nie, nie, poczekaj, mam lepsze, mam lepsze. Ja podejmę decyzję. Kobieta u władzy, witamy w Wariatkowie. Albo na przykład takie, ja sama to zrobię. Na pewno podejmę słuszną decyzję. Zabawne, bo prawdziwe. Mężczyźni są po prostu lepsi. O niebo lepsi. Wiadomo, ale daj mi dokończyć. Wydaje mi się, że mężczyźni są po prostu lepsi w takich sprawach zdroworozsądkowych. W takich sprawach, gdzie potrzebne jest planowanie, kiedy wymaga kalkulacji, prawda? Rządzenie, obmyślanie, jakichś planów, czy choćby pisanie scenariuszy. No tak, i dzięki temu my, kobiety, możemy spać spokojnie. Dokładnie. Dzięki mężczyznom my, kobiety, możemy spać spokojnie. Tak, tak, zrozumiałam. Dziewczyny, też pan idzie. Nie! Zaraz, on nie miał być później? O! Czyżby bunt na pokładzie? Spadowa! Czyżby ktoś tutaj lepiej wiedział, kiedy mężczyzna powinien wracać do domu? Nie no, weź się! Nie, ale tak na serio, to weźmy się do roboty, bo będzie łomot. Już, chwileczkę, chwileczkę! Drzwi się zacięły. Halo, ja mogę już wejść do własnego mieszkania? Tak, tak, już chwilę. Otwieram. A co tu się wyprawia? Nic. Niech zgadnę. Znowu sprzątałeś się na ostatnią chwilę? Nie. A co to tak pięknie pachnie? A to zupka. Ha, ha, ha. O zupce mówi się ten, no... Jak to było? Aha, zupka po pracy smakuje najlepiej, a zwłaszcza podana na czas. Boże, jaka piękna sentencja. Genialna. Boże, wzruszyłam się, jakie to jest mądre. Ja już nigdy nie spojrzę na zupkę tak samo. No dobrze, niech pan opowie, jak tam w tej pracy. No wiadomo. Jestem wyczerpany podejmowaniem... Podejmowanie decyzji to... nie lada wyzwanie. A do tego na drodze jakiś zawalidroga w tirze stał i nie wiem, co robił. Chyba pisał SMS-y. O matko, koszmar. Chyba nie potrafię sobie nic gorszego wyobrazić. To musiało być koszmarne. A koszmarne? Koszmarne! Koszmarne, o czym on myślał? To mężczyzna. Pewnie myślał o czymś najwyższej wagi. Pewnie tak. Na pewno tak. Nie no, to pewnie było coś, co nie mogło poczekać. Stąd ten SMS na drodze. Tak, tak. A co to za hałasy? Dziewczyny! Rewolucja! Kobiety na ulicach! To zrzucić kajdany! Wolność! Wolność! Niech żyje emancypacja, koniec patriarchatu!
To broni! To broni, siostry! To broni! Ola Boga! Biedaczce kompletnie odbiło. Kompletnie? Dokładnie tak, jak pan mówi. To przez te ciąże. Wiecie, co się mówi o kobietach w ciąży, prawda? Nie. Nie. Proszę nas olśnić. W ciąży, jak to mówią, ten... No wiadomo. Odbija, prawda? Cała ciąża podsumowana jednym zdaniem. Genialne. Boże, jak ja się cieszę, że dożyłam czasów, w których na każdym kroku słyszy się takie mądre rzeczy i to z tak kompetentnych ust. Wiwat nasz pan! Hip, hip, hura! Hip, hip, hura! Hip, hip,